Hej ho, hej ho! Dawno nie było odcinka z Poppy Playtime. Mamy wszystkie oficjalne wiadomości i zwiastun prawdopodobnie w końcu gotowy. Zapraszam serdecznie, reagujemy sobie, słuchajcie. Witamy ludzie w tym wideo, zobaczymy wszystkie oficjalne wiadomości z ostatnich tygodni w Poppy Playtime. Jedziemy i wasze komentarze też będą na odcinku z tym odcinku, więc komentujcie, zapkujcie i subskrybujcie. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Niezawodny Luma Yuso TV. Okej, zobaczmy. Zobaczmy, co tu się dzieje. To jest oficjalny hiszpański profil Mob Entertainment, czyli hiszpański oficjalny profil twórców Poppy Playtime. Zobaczmy, co jest. W ciągu ostatnich tygodni opublikowano zdjęcia i krótkie filmy dotyczące rozdziału drugiego. Okej, to jest rozdział drugi. Czy tu są jakieś wskazówki? Niektóre obszary zostały zmienione wraz z dodaniem nowych plakatów i dekoracji. Oj, oj, oj. Ciekawe, ciekawe, słuchajcie, co to może być? Nowe ulepszenia i grafiki i oświetlenia. Ciekawe. Czyli mamy jakieś dodatkowe rzeczy, ulepszyli rozdział drugi, tak? No dobra, no, okej, rozumiem. Tłumaczenie notat na inne języki. Okej, no w końcu pewnie będzie na polski. Mam nadzieję, że jak wyjdzie nowy rozdział, to też dostaniemy tutaj, słuchajcie, jakby tłumaczenie na polski od razu tych notatek i tego wszystkiego, nie? To jest fajnie. Patrzcie, to jest po hiszpańsku. Al finalizar las dos samanas la rata fue sacrificada ya sumeriga. O, ja cię gwizdzę. Nowa funkcja lampy do włączenia i zamknięcia. Okej. No po prostu ulepszają grę. Wiecie, jak ulepszyli starą wersję, to już w tej nowej grze, która wyjdzie, będą już te dodatki, nie? Te ulepszenia. Ulepszona grafika. Będzie zatem nowa, duża aktualizacja rozdziału drugiego, tak jak stało się to w tym rozdziale pierwszym. Okej. No bo tak, no powiedzmy rozdział drugi i pierwszy wychodziło dawno, więc trzeba było to ulepszyć, no to racja. Okej, co my dalej? Ogłoszone, że rozdziały 2 i 3 pojawią się na konsoli Xbox 20 września, czyli już za parę dni. Wow, nieźle. No to ładnie. To jest strona z zamówienia rozdziału drugiego w przedsprzedaży w cenie 10 USD, czyli 10 dolarów. Mamy Poppy Playtime Chapter 3, podczas to jest ok. 15 dolarów kosztuje rozdział 3 Poppy Playtime. Ciekawe, no to Xbox jest, tak? Obie będą dostępne na Xbox One i Xbox Series XX. Ok, no dobrze. Sprawdźmy dalej. W końcu opublikowany nowy film o sekretach rozdziału 3 na swoim kanale YouTube. Sekrety, o ciekawe. Ciekawe jakie tam są. No dobra, i co się tu. To jest ta scena zakończenie, nie? Zawsze jest głos naukowca Harley Sayer, który będzie ważny dla rozdziału 4. Which brings us to now, doesn't it? Patrzcie, tu jest pokazane, jak to się zamykało, bo my tego nie widzieliśmy wcześniej. Next outbound transmission. I na końcu ujawniono datę wydania, którą było 30 wrzesień. Okej. Okay. Ty, jaki śmiech, jasnych więc. 30 wrzesień, czyżby trailer? Teaser trailer. Najprawdopodobniej w tym dniu wyjdzie pierwszy zwiastun rozdziału 4. Okej, okay, a może także ARG. O kurka, się zapowiada jazda. Będzie dobrze. Faktycznie, kiedy opublikowano drugi zwiastun rozdziału 3, ARG został wydany tego samego dnia. O jacie, będzie się działo. Ale fajnie. Słuchajcie. Również w tym filmie pojawił się ekran z kodem binarnym składającym się z cyfer od 0 do 1. Pewnie coś tam jest, jakaś ukryta informacja. Ciekawe, kto ją już zdekodował.
Tłumacząc ją uzyskamy następujące zdanie, bo już się spotkaliśmy. Jakaś postać powróci. For we have already met. Czyli my się już spotkaliśmy, ciekawe. Teraz zdanie jest dokończone i łączące je z poprzednim, mówi: jedna filcowana stopa i z zapartym tchem sen zbliża się coraz bardziej po ścieżkach, które stają się jasne, ale nie boją się śmierci, bo już się spotkaliśmy. Czyli ciekawe, o co to może chodzić. Ścieżka, które stają się jasne, ale nie boją się śmierci, bo już się spotkaliśmy. To nie mówcie, że Poppy Playtime. To będzie Huggy Wuggy? No bo kogo spotkaliśmy? No Huggy Wuggy'ego. Może odnosić się do Huggy Wuggy, ponieważ ma filcowe stopy i ryzykuje lub odnosi się do nowego złoczyńcy, który ma pewnie jego cechy. Może być tak, że to będzie połączony i słuchajcie, to będzie teoria, o której mówiłem już wam, że będzie potwór, który będzie połączeniem innych potworów. To może być coś na rzeczy, naprawdę. Kurka, no piękna informacja. Teraz sobie słuchajcie, przez wasze komentarze poodpowiadamy, bo jest ich dość sporo. Szymonek, bardzo dziękuję za komentarze. Ej, bo sęp miał być w 20, a jest 24. Jaki sęp? O co chodzi, Laura? Nie no, świetny kanał. Masz więcej włożonej pracy w niego niż Mondar. Nie ma to jak robić content na siedzeniu, oglądaniu reakcji na dany film i to nie pierwszy raz, który mamy rok? 2014? Chłopie, zacznij wkładać serię jakąś pracę w swoje filmy, bo jak widać, jedynie co wkładasz pracę, to robienie ludzi woła i zarabianie kasiora na dzieciach. Reaction, wideo na siedzenie, robienie przez cały film, aha, już dawno wyszło z mody. Szczerze mówiąc, ja tam nie robiłem aha, więc no. Jak już macie krytykować filmy, które opierają się na reakcji, to myślę, że po prostu nie oglądaj, będzie najlepiej, Omega. Jak masz to hejtować, po co tu wchodzisz i po co to piszesz, nie wiem, ponieważ jest wiele kanałów, które reagują i niestety i mają się dobrze za granicą. Dlaczego w Polsce ludzie muszą w jakiś sposób być tacy toksyczni, powiedzcie mi. Hej bro, taka sprawa, bo jak ty to robisz, że masz tyle subskrybów, ja nagrywam gry, montuję i suby i wyświetlenia aż tak bardzo dwa w górę nie idą. Daj jakąś radę, proszę. No po prostu rób to, co robisz. Wrzucaj shorty, jeżeli chcesz mieć suby, ale subskrypcje tak naprawdę one są nic nie warte, wiesz? Tak czy siak. Ej, dziękuję Szymonku za tyle komentarzy. Tytuł. Oceniam wszystkie jumpscary wszystkich gier FNAF. Straszne sceny, usunięte postacie. No, pomyliło mi się tytuł. FNAF, a nie Poppy Playtime. Może coś się pomyliło. Widzę, jak wyszło chapter wyjdzie. Czy Poppy Playtime chapter, czy wyjdzie na Androida? Na pewno kiedyś wyjdzie. Mam nadzieję taką. Zobaczymy. Słuchajcie, dziękuję wam za komentarze. No, ja spodziewam się, że ta postać, która się pojawi, to będzie po prostu postać, która będzie łączyła te inne postacie, które już widzieliśmy, nie?